Gancarczyk, piłka w 16, jest tutaj Szewczuk. Uprzedził go Marcin Trzymont. Rzut karny. Rzut i karny. Będziemy mieć rzut karny dla Śląska Wrocław. Jeszcze żółtą kartką ukarany Marcin Trzymont. Troszeczkę zdziwiony widzimy jest Trzymont. Nie wiem, czy była to przypadkowa ręka. Ale ładna akcja Gancarczyka przede wszystkim. Dobrze się tutaj zachował. Tak, przeszła. To jest, tak, jest to absolutnie nienaturalalne ułożenie dłoni, bo... Tak, tak, to jest... I ta piłka dotknęła tej prawa, ręki, co... Prawa dla sędziego. To Sebastian Mila, gol! 1-0. Śląsk Wrocław od 11 minuty prowadzi z PGE GKS-em Bełchatów. Tak, pewnie wykonany rzut karny przez Sebastiana Milę. Można powiedzieć, że z niczego ta sytuacja. To była pierwsza taka groźna akcja Śląska i głupota, wydaje mi się, tutaj Trzymonta no drogo kosztuje zespół z Bełchatowa. Czwarta bramka w sezonie 2010-2011 kapitana Śląska Wrocław. Pewne wykonanie stałego fragmentu gry. Nie miał tutaj absolutnie żadnych szans Łukasz Sapela. No i tak się zastanawiam, czy to nie jest wymarzony początek dla tego Śląska Wrocław.